Kto by pomyślał? Help!
Już się robi. Chwilkę. Hej, hej, słuchaj. W syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Okej. Okej, gdzie? Pokaż mi, gdzie? Pójdę. Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpiecznie. Już było po mnie, kurwa! Rozumiesz? Mam na imię Deacon. Oni mnie znają. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. Dick, jak leci? Miałem trochę czasu. Coś dla ciebie zrobiłem. Buzer, dzięki. Jasne. Zajrzę za jakiś czas. Przyda się. O, ciekawostka. Hej, spoko. Puszczamy go. Hej, masz co robić? Lisa, ja... Idź sobie. Co ci przyniosłem? Jakie to piękne. Weź mnie ze sobą. Zabierz mnie do Marion Forks. Słuchaj, nie mogę. To niebezpieczne. Muszę iść spać. Każą mi wcześniej wstawać do pracy. Zany. To do pełna.
tam? Copeland. Tak, tak, jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was. Bez odbioru. Hej, nie odpowiadałeś przez radio. No. Nie wiem, Ewa. Jest okej, jest okej. Tylko... nie chcę być ciężarem, wiesz? Jesteś rozpalony. Wali mi we łbie jak skurwysyn. Jesteś rozpalony. Nie, to tylko zmęczenie. Dobra, zostań tu. Siedź, ja coś wymyślę. Słuchaj, nie potrzebujesz żadnej niańki, wszystko gra. Dawaj, myśl. Ej, chodź tutaj, pokażę ci, czego szukamy. Mam, znalazłem. Daj spokój, skup się. Jestem skupiony. Dobra, a więc ta akurat nazywa się Lavandula angustifolia. Lawenda? Tak, wiesz, wciąż spłacam moje studenckie pożyczki, więc będę się trzymać łaciny, ale ty nie. Jasne, nie chcesz marnować kasy, rozumiem. To teraz podaj mi ręce. Dobra, jedną trzeba ułożyć wokół kwiatu. Dobra. A drugą z kolei położyć na łodydze. Okej. Właśnie tak, a teraz trzeba pociągnąć powolutku. Wiesz, wyrywałem już chwasty. Proszę wybaczyć, ale to nie są chwasty, trzeba delikatnie. Ale trochę naciskać. Tylko niezbyt mocno. Dobra, gotowy? Mhm. Dajesz. Udało się, wyszło idealnie. No. Ale niestety nie pachnie tu za pięknie. Dobra, to je sobie weź, a ja idę po więcej. No więc, dlaczego lawenda? Wiesz, w laboratorium bardzo się tym ekscytują. Sądzą, że mają podgatunek o zmutowanych monoterpenoidach, wytwarzających zmodyfikowany linalol, który... To naprawdę... O rany, dziękuję, Einsteinie, dziękuję. No tak. Zawiera związek chemiczny, który możemy wykorzystać do produkcji nowego leku. Dla pacjentów z poparzeniami. Tam, skąd pochodzę, jedyne lecznicze zioło to to, które się pali. Wiesz, Buzer zna takiego gościa, co je uprawia, kilka kilometrów stąd. O, to świetnie. Jak Buzer skończy w pasę, to zabierzecie ze sobą. Okej, to co jeszcze robicie? Bomby chemiczne, broń masowego rażenia, te klimaty? Nie. No, przynajmniej nie ja. W sensie? Podpisałam umowę. Moje badania nie mogą być wykorzystane w celach wojskowych. Hej, tam jest ich więcej! Zaczekaj! Ej, daj spokój, woda będzie super! Chwila, zaczekaj! Coś nie tak? Wiesz, nie o to mi chodziło. Gadaj, o co chodzi? To długa historia. Nic nie szkodzi. Możemy się przejść. Lubię spacery. To może opowiesz mi o swoich roślinach? Serio? Okej. Ten konkretny rodzaj jest zewnątrzpochodny. Czyli teraz mam zapytać? Nie występujący naturalnie na tym terenie. Podziękuję Ogdenowi. Komu? Cholera, zapytałem. Peterowi Skinowi Ogdenowi. Pierwszemu odkrywcy, który zapuścił się w tę część Oregonu. Razem z innymi pionierami przywiózł tu swoje lecznicze zioła i rośliny. Część dostała się do ekosystemu i teraz tu rosną. Głównie nad niewielkimi jeziorami. Pierwszy biały odkrywca. No, proszę. Ale jesteś politycznie poprawny. Nie słuchaj plotek o motocyklistach, które usłyszysz w telewizji. Tak na serio, to jesteśmy czarujący. Nie wątpię. Mamy u nas kilku Afroamerykanów, w tym klubowego weterana. Serio? Bo nie widziałam ani jednej osoby o innym kolorze skóry w tym waszym dziwnym, prowincjonalnym raju. A jednak, Jack nawet dowoził ludzi z Sacramento, żeby wkurwić naszych łysych rywali, skinheadów. Nieprawda.
Pewnie, żartuję. Jersey Jim to mój dobry znajomy. Osobiście wprowadzałem go do klubu. Służyliśmy w tej samej jednostce. Zajrzy kiedyś, poprowadzę cię. Polubisz go, jest przezabawny. Margarita w jego wykonaniu rządzi. Muszę być w laboratorium w poniedziałek rano, więc... Będziemy w twoim łóżku przed 10:00. Obiecuję. Jak mogę odrzucić taką propozycję? Dobra, spróbuj trochę zerwać. Lawenda, czyli mam zrywać lawendę? Tak, przynieś mi 3 rośliny, tylko ich nie zgnieć. O, już ja je zmiotę. Wygłupiaj się. Mam jedną. Doskonale. Coś takiego? Właśnie, tak trzymaj. Ostatnia. To daj je tutaj. O! Dla ciebie. O, jak widać, prawdziwi mężczyźni nie wyginęli w Farewell. Cóż, a nawet jeśli to nie przeze mnie. Hej! Oj, biedni goście. Hej, to ten, który będziemy później palić? Nie, to ten, który będziemy pić. Robię zajebistą herbatę ziołową. Na bank. Hej, no dobra, jak do mnie kiedyś wpadniesz, to ci taką zrobię. O ile odwieziesz mnie do domu. Jasne, super. Jeszcze cię nawrócę. Tylko po drodze kupię sobie parę browarów i już. Deacon St. John, tu Ada Tucker, odbiór. Alkaj kazał ci przekazać, że obóz jest ci wdzięczny za wsparcie. W tej chwili liczy się każda pomoc. Benzyna. Właśnie tak. Dobra. Wybacz, trochę się wyłączyłem. Co, mówiłeś coś? Sara pokazała mi coś kilka lat temu, zanim... No, w każdym razie rośnie tu taka roślina, lawenda, w cieniu przy rzece, na brzegach jezior. Może uda mi się trochę znaleźć. Cholera brachu. Boli tak, że spróbuję wszystkiego. Pieprzyć lawendę, przynieś mi coś, co można zapalić. Tak czy owak, poszukam tego szajstwa, potem zrobię z niego balsam na oparzenie, żebyś wreszcie przestał piłować o to mordę. Spoko, dobra. Wybacz, bro. Dostaję już pierdolca. Nie martw się, Buzmy. Pojedziemy na północ, przysięgam. Już niedługo. Słyszysz? Tak, bez odbioru. I masz włączone radio? Miałem trochę czasu, coś dać. Ciebie zrobiłem. Dzięki, Buzer. Tak, wpadnę, jak tylko będę mógł. Bez odbioru.
Hej, Buzer. Jasna cholera. Wiesz, zabawna sprawa, bo przypomniałem sobie, jak parę lat temu Sara zabrała mnie do Berklik. Zbieraliśmy razem lawendę i nauczyła mnie, jak zrobić balsam na oparzenie. Słuchaj, ale... dzisiaj wyszedłem. Wiesz? Rozejrzałem się trochę, zgarnąłem kilka pułapek. Patrz, ręka jest prawie jak nowa. Luzik, okej. Po prostu go tu zostawię. Hej! Tylko musisz mi dać kilka dni. Dobra? Pojedziemy na północ i znikniemy z tej zastranej dziury. Jasne. Okej.